Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności o której godzinie to oglądasz. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. A teraz to jest czas na karty z Kronik Akaszy. Przecudowne karty, które są utworzone pod wpływem otwarcia Kronik Akaszy. Karty stworzyła Małgorzata Kwietniewska. Grafikę do tych kart stworzyła Grace Rutkowska, a ja, kochani, czytam te karty. Zaraz spośród tych wszystkich kart wybierzemy jedną, dwie, drugą i trzecią, te, które tam coś nam powiedzą, a wy spośród tych kart wybierzecie tą bądź te, które do was mówią i sobie sprawdzicie, czy warto w tym tygodniu faktycznie czy z tym popracować. A ja zapraszam na indywidualne sesje czytania Kronik Akaszy. Sesje są prowadzone online. Jeżeli masz ochotę spotkać się ze swoimi mistrzami, swoimi opiekunami, gdzie w Kronikach Akaszy zapisane jest wszystko, co działo się z naszą duszą, co się dzieje i z planem na przyszłość, który to może ulec zmianie, dlatego że jesteśmy ludźmi i mamy wolną wolę i to my dokonujemy wyborów. Więc czytanie Kronik Akaszy to nie jest wróżka, do której się przyjdzie i pytacie, co to będzie za 10 lat, a co mnie czeka, a co będzie jak. Jak najbardziej. Możemy spytać o biznes, możemy spytać o związek, ale tam nie ma. Nie ma tego, że nam wywróżymy, a pojedziesz, wiesz, pojedziesz na wieś, odwrócisz się i czeka na ciebie twój ukochany mężczyzna. Nie, kochani, ja wybiorę dzisiaj trzy karty w taki sposób, że je sobie przetasuję. Pierwsza karta, druga karta i trzecia karta. A wy sobie spośród tych trzech kart wybierzcie tą bądź te, które do was rezonują. A te osoby, które mają chęć na czytanie Kronik Akaszy, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez maila czasdladuszy@gmail.com i tam się umówimy na spotkanie. Sesje są płatne. Nie zawsze formą wymiany energii są pieniądze. A wy zamykajcie oczy, otwierajcie, zamykajcie, otwierajcie. Ta, która do was krzyczy, będzie wasza. Która do mnie krzyczy? Ja sobie też jedną kartę wybiorę. A co tam? No dobrze, dam wam jeszcze 10 sekund. Dziękuję wam, kochani, za każde wsparcie, za łapkę, za komentarz, za udostępnienia również dziękuję. Podzielcie się też w komentarzu, jaką kartę wybraliście i też proszę, jeżeli ktoś może, tutaj zawsze Józef dzielnie mnie wspomagał, o czasówkę. Napiszcie czasówkę. Nie wszyscy chcą przeglądać wszystkie karty albo przewijać ten film tam w lewo, w prawo i trafić sobie. A jak jest czasówka, to zawsze wygodniej. No dobrze, to zaczynamy. Zaczynamy. Piryt, kwarc różowy i turmalin. Odkładam. Ciach. Odkładamy kwarc. I zostawiamy sobie pirycik. Piryt, piryt, piryt. Co ten piryt do nas mówi? Piryt to jest złoto głupców. Bardzo fajny kamień. Zauważ jedność. Karta jedność. Zauważ, że jesteś częścią wielkiej jedności. Nie istniejesz oddzielnie od tego, czego dotykasz. Smakujesz, doświadczasz i kochasz. Wszystko jest w jedności z boską naturą stworzenia, wirującym tańcem poznania i ekspresji Boga poprzez całe Jego stworzenie. Jedność. Piękna karta. Czytamy znaczenie. Jedność. Ostatnio usłyszałam takie piękne słowa też od Magdaleny. Magdaleno, wiem, że mnie słuchasz i dziękuję Ci za to. A wiecie co, jeszcze nie powiedziałam, że to jest czytanie na tydzień 28. Na od 8 do 4. 14 lipca. No, jakoś tak mi uciekło. To właśnie, to jest na ten dzień czytania. Jedność. Jedność, jedność, jedność. Pięknie usłyszałam,
że ja to ja, ale my to jest więcej niż ja. Ja jest wielkie, ale my jest większe niż ja. I to się zgadza wszystko. Jedność. Czasem wydaje ci się, że jesteś zupełnie samotny w bezkresie trosk tego świata. Wstajesz o poranku z myślą, że trzeba będzie wywalczyć ten kolejny dzień, przetrwać go, wydrzeć światu to, czego potrzebujesz. Jest to myślenie charakterystyczne dla ograniczonego ego, które postrzega samo siebie jako oddzielne od wszystkiego, co je otacza. Ustawia się więc do walki, ponieważ nie dopuszcza do siebie, że łaska zapewni mu dostęp do wszelkiej radości i obfitości. W świecie pełnym podziałów każdemu wydaje się, że inni stanowią dla niego konkurencję. Staje zatem w szranki do walki o bogactwo, pracę, miłość, znaczenie, uznanie czy pochwałę. Uzyskanie czegokolwiek z zewnątrz stanowi substytut tej wielkiej miłości, która jest, istnieje i jest dostępna dla każdego. Lecz pozostaje w zapomnieniu na dnie ludzkiego serca. Człowiek więc stara się przypomnieć sobie, jak to jest być dostrzeżonym, jak to jest być kochanym, jak to jest być bezpiecznym. Szuka tego oraz dąży do osiągnięcia tego, ponieważ jego ego sądzi, że może to otrzymać wyłącznie z zewnątrz. Jedność to zasada wszechświata, która wskazuje drogę rozwoju każdej istoty, umożliwiając porzucenie iluzji oddzielenia. Kiedy zdecydujesz się sięgnąć wzrokiem i świadomością ponad zasłonę dymną formy, dopiero wówczas zdasz sobie sprawę, że wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, już masz. Kiedy otworzysz swoją percepcję i pozwolisz wniknąć w nią światłu, przekonasz się poprzez twoje własne doświadczenie, że świat zewnętrzny może ci dać jedynie odbicie tego, co nosisz w swoim wnętrzu. Jeśli nie czujesz się godny miłości, spotkasz niegodziwych kochanków. Jeśli nie czujesz się godny zapłaty, spotkasz skąpych pracodawców. Jeśli nie czujesz się godny uwagi, spotkasz ludzi, którzy cię zignorują. Jeśli nie czujesz się odważny, spotkasz ludzi, którzy cię zdominują. Jeśli wstydzisz się siebie, spotkasz ludzi, którzy przyćmą twoje światło. Ci wszyscy ludzie nie są oddzieleni od ciebie, lecz są twoim wewnętrznym obrazem, pozostającym w jedności z tobą. Kiedy otworzysz swoje serce na każdy obraz, myśl, doświadczenie, przyjmując je jako część siebie, wstąpisz na ścieżkę oświecenia. Przez poczucie jedności na tej ścieżce będziesz się uczyć o sobie samym, dzięki temu, co wpływa do twojego życia. Na tej ścieżce, w jedności każdego człowieka, możesz przyjąć do swojego życia i serca, pamiętając, że ponad jego formę istnieje głębsza prawda, jaką jest miłość. Na ścieżce jedności twoja świadomość będzie zawsze pamiętać, że słowo i forma są ekspresją doświadczenia. Jeśli doświadczenie może być bolesne, to ponad nim zawsze istnieje jedność w miłości. Kiedy następnym razem spojrzysz na człowieka, od którego zdarzyło ci się doznać krzywdy, przypomnij sobie, że jesteście jednią. Ta osoba reprezentuje tę część ciebie, która zapomniała o tej jedności, zapomniała o miłości. Została przez ciebie odrzucona i znalazła się daleko od światła. Przypomnij sobie wtedy, że w oczach tej istoty istnieje miłość i cel jej własnych doświadczeń, dzięki którym może przypomnieć sobie, kim tak naprawdę jest. Bądź zawsze ciekawy, co miłość chce przekazać tobie przez tę osobę i to doświadczenie. Bądź zawsze otwarty, by móc słyszeć to, co nie zostało ubrane w formę słowa. Bądź zawsze cierpliwy,
wobec siebie i innych, by umożliwić odkrywanie wyższej prawdy. Bądź zawsze uważny, bo za każdym człowiekiem stoi historia. Historia człowieka zawsze jest pragnieniem miłości i szukaniem światła, choćby twoje ego nie umiało tego dostrzec. Pozwól sobie znaleźć poczucie jedności ze wszystkim, co istnieje w twoim sercu. Tam jest zapisana prawda o życiu. Uwolnij się od iluzji, że musisz o cokolwiek z kimkolwiek walczyć. Uwolnij się od iluzji i przekonania, że jesteś sam lub samotny. Uwolnij się od iluzji, że ktoś musi się mylić i ktoś musi mieć rację. Po prostu przyjmij siebie i całość istnienia jako celowy, wirujący taniec miłości, która chce rozpoznać samą siebie w wielu barwach i ich odcieniach. W rozpoznaniu jedności zawsze będziesz bezpieczny. W rozpoznaniu jedności zawsze będziesz wspierany. W rozpoznaniu jedności zawsze będziesz nasycony miłością. Po prostu to przyjmij. Przyjmijcie tą jedność. Przyjmijcie też tą wiadomość, że my jesteśmy jednym. Wszyscy pochodzimy z jednego miejsca. Jesteśmy po prostu rozerwanymi cząstkami całości, powrzucanymi w osobne ciała. Jedność, kochani. Karta spirytem. Ze spirytem. Nie spirytem. Tak. I karta. Kwarc różowy. Kto wybrał kartę? Kto tę kartę wybrał? Kwarc różowy. Ciach. I jest to. Ops. Obfitość. Każda istota we wszechświecie posiada niezbywalne prawo do korzystania obfitości. Obfitość dostępna jest każdemu, niezależnie od stopnia rozwoju i jego świadomości. Aby z niej korzystać, niezbędne jest dostrojenie swojej częstotliwości do wibracji dostatku, wejście w stan otrzymywania oraz wdzięczności. Zauważ, że wszystko, czego pragniesz i potrzebujesz, istnieje już w tym świecie. Pozwól sobie to przyjąć. Otwórzmy się na to. Przyjmijcie. Kto wybrał obfitość? Ach, ta obfitość nasza. To teraz łyczek. Łyczek kawki. Łyczek kawki. Ale też mam i wodę jeszcze. Obfitość. Gdzie jest ta nasza obfitość? Tu mamy obfitość. Obfitość. Spójrz na otaczającą cię rzeczywistość, na czas i na miejsce, w którym jesteś. Czy doświadczasz właśnie teraz swojej obfitości? Czy twoje życie jest obfite w twoim osobistym spełnieniu, w relacjach, w finansowym dostatku i zdrowiu? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek spojrzeć zazdrośnie na to, co posiadają lub osiągają inni? Czy jesteś w stanie dostrzec, że porównując się z innymi, tworzysz w sobie poczucie braku i niezasługiwania na to, czego pragniesz? Czy czujesz, że nie wszystko jest dla ciebie dostępne, a może towarzyszą ci negatywne uczucia, gdy dostrzegasz, że czegoś ciągle ci brakuje? Uczono cię o tym, że wszystkie zasoby są ograniczone i mogą się wyczerpać. Żyłeś więc przez większość czasu w przekonaniu, że musisz o te zasoby konkurować z innymi, ponieważ nie wystarczy tego dobra dla wszystkich. Przekonanie to budzi chęć do walki, uaktywnia najskrytsze instynkty, które często mogą utrudniać ci jasne postrzeganie swojej sytuacji, niezależnie od tego, ile posiadasz. W ludzkiej historii istnieje też wiele doświadczeń, które w kolektywnej świadomości zapisały się jako wzory poczucia braku, głodu i niedostatku. Zapisy te, jeśli dotyczyły twojej rodziny, narodu lub rasy, również mogą wpływać na to, jaką relację budujesz z otaczającym cię światem oraz jaki masz stosunek do obfitości życia.
Uświadom sobie, że nawet jeśli pewne zasoby są ograniczone, to człowiek posiada dostęp do inspiracji i żywej inteligencji, która sprzyja nowym rozwiązaniom i technologiom. Jako człowiek także ty posiadasz dostęp do kreatywności, która pozwala ci znajdować rozwiązania twoich problemów. Poczuj Matkę Ziemię pod stopami. Zauważ cykliczność przepływu pory roku, wzrastanie i zaniechanie działania. Zapamiętaj, że Matka Ziemia rodzi niepytana o pozwolenie człowieka. Wydaje plony, nawet jeśli nie uczestniczy w nich człowiek, ponieważ to nie człowiek kontroluje życie, lecz jest emanacją siły życiowej. Zauważ, że w naturalnym środowisku bardzo rzadko występują jakiekolwiek braki. Wszystko jest doskonale skomponowane oraz synchronizowane. To, co umiera, staje się nowym życiem. Nie ma tu marnotrawstwa energii. Ty także możesz tak funkcjonować w swoim życiu, jeśli poddasz się naturze rzeczywistości i zaufasz, że wszystko, czego potrzebujesz, zawsze będziesz mieć zapewnione. Rzeczywistość materialna jest obfita i każdy bierze udział w jej tworzeniu. Wszelki niedostatek rodzi się z wewnętrznego poczucia braku, a nie odwrotnie. Kiedy czujesz, że nie jesteś wystarczająco godny miłości, doświadczysz niedostatku miłości. Kiedy czujesz, że nie jesteś wystarczająco mądry, inteligentny, wykwalifikowany, doświadczysz trudu, ciężkiej pracy, niedocenienia. Będziesz się czuł wykorzystany i nie skorzystasz ze swojego potencjału. Kiedy czujesz, że na miłość i szacunek musisz zasłużyć, będziesz walczyć o miłość i pieniądze. Kiedy czujesz, że zdrowie otrzymuje się z trudem, twoje ciało doświadczy braku równowagi i przyjmie wzorce choroby. Rozpoznaj, w jakim obszarze twojego życia panują uczucia bezwartościowości i niezasługiwania na coś lepszego. Uświadom sobie to, co myślisz i czujesz do siebie samego. Czy ty oceniasz siebie? Czy znasz swoje sukcesy? Czy ufasz sobie i wierzysz w swoje możliwości, niezależnie od tego, skąd startujesz? Tak jak każdy inny człowiek, masz w sobie wzór doskonałości Stwórcy. Posiadasz w swoim wnętrzu unikatowy odcisk inteligencji stwórczej, który pozwala ci wykorzystać twoje talenty i umiejętności do tworzenia swojego dostatku w każdym obszarze. Zawsze na to zasługujesz, zawsze jesteś godny. Jeśli ty po coś sięgasz, to nie oznacza, że komuś coś odbierasz. Uwolnij się od myśli i uczucia braku oraz wielkiej bezwartościowości. Zamknij za sobą przeszłe doświadczenia. Odbierz z nich naukę i postanów zauważyć otaczającą cię obfitość oraz wszelkie cuda życia, jakie otrzymujesz, nawet nie prosząc o nie. Dostrzegaj to, co masz, za co możesz być wdzięczny, a twoja wdzięczność stworzy dla ciebie więcej powodów do jej wyrażania na co dzień. Zwróć się w stronę samego siebie. Ufaj sobie i swojej osobistej mocy. Masz jej w sobie wystarczająco dużo, by dzielić się z innymi tym, co stworzysz. Wpraw się w stan radosnego otrzymywania. Niech będzie swobodny, lekki, oparty na zaufaniu do Matki Ziemi, która podtrzymuje twoje życie, oraz na poddaniu się Ojcu Słońcu, bez którego to życie nie może się rozwijać. Otwórz swoje dłonie w geście przyjmowania. Niech w twoim życiu zapanuje odtąd równowaga pomiędzy braniem i dawaniem. Przyjmij miłość od każdej istoty, od wszechświata i od Stwórcy. Kiedy się na nią otworzysz w zaufaniu, otoczy cię łaska i doświadczysz duchowego prowadzenia. Pozwól sobie odpuścić swój pomysł na to, jak wygląda obfitość, a doświadczysz jej najgłębszych przejawów w zgodzie z pragnieniem i celem twojej duszy. Obfitość, moi drodzy. Piękna karta, piękna karta. Dopuśćmy do siebie obfitość. Niech ta obfitość idzie ze wszystkich stron do nas.
i sobie przechodzimy do karty z turmalinem. Ja wybrałam tą kartę, tak. Ja wybrałam tą kartę, popatrzcie. A to jest zestrojenie, prawo różnicowania. Każdy krok na drodze Twojego duchowego rozwoju jest w pełni zgodny z każdym poprzednim i następnym. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim miejscu i czasie, by móc odebrać inspirację i podjąć działanie. Otwórz się na wewnętrzne prowadzenie i odpuść potrzebę kontroli. Kiedy jesteś zestrojony ze swoją wyższą jaźnią, wszystko wydarza się w Twoim życiu bez wysiłku i nadmiernej ciężkości. Prawo różnicowania. Zestrojenie, gdzie jesteś? Mam Cię, zestrojenie. Czy przypominasz sobie momenty, w których na Twojej ścieżce pojawiali się niezwykli ludzie oraz okoliczności odpowiadające na Twoje najgłębsze potrzeby i pragnienia? Czy jesteś w stanie zauważyć te przebłyski świadomości, kiedy dostrzegłeś szansę dla siebie w tym jedynym, konkretnym miejscu i czasie, który już nigdy się nie powtórzył? Czy odczuwałeś kiedykolwiek wewnętrzny powiew inspiracji, głos Twojej duszy i serca, podpowiadający Ci, dokąd masz się teraz udać, by znaleźć to, czego szukasz? Przypominasz sobie sytuacje, w których tak trudno było Ci coś osiągnąć, zdobyć lub gdzieś dotrzeć? Każdy człowiek wyposażony jest w swój wewnętrzny system nawigacyjny, wskazujący drogę do każdego obranego celu. System ten działa poza codzienną świadomością człowieka, która potrafi się skupić jedynie na bodźcach z najbliższego otoczenia. Sprawia to, że nie dostrzegasz tego, czego nie są w stanie odebrać Twoje oczy, posmakować Twoje usta czy dotknąć Twoje dłonie. Świadomość rezydująca ogranicza się bowiem do określonego spektrum światła. Twoja pełna świadomość połączona jest z każdym innym człowiekiem i zdarzeniem, w zależności od wyboru, jakiego dokonujesz na siatce potencjałów, zachodzi zmiana wszelkich możliwych ścieżek, jakie łączą Cię z Twoim celem. Istnieje wiele dróg i możliwości, a cel determinuje każdą ścieżkę. Wyobraź sobie siatkę składającą się z każdego Twojego wyboru. Wszystkie Twoje decyzje doprowadziły Cię dokładnie do tego miejsca, w którym jesteś. Gdybyś w którymkolwiek momencie podjął inną decyzję, zmieniłyby się krajobrazy doświadczeń. Lecz jeśli to miejsce, w którym jesteś, było celem, to dotarłbyś tutaj tak czy inaczej. Być może trwałoby to krócej lub dłużej, w zależności od tego, jakie lekcje musiały Cię przygotować na to, by stać się tym, kim teraz jesteś. Pamiętaj, że to cel tworzy ścieżki. Cokolwiek jest Twoim marzeniem lub pragnieniem, możesz tu umieścić na swojej siatce. Zapominasz jednak o udziale innych osób i uniwersalnej inteligencji w prowadzeniu Cię do jego realizacji. Z poziomu świadomości rezydującej, która z reguły zajmuje się obsługą ciała i pracą umysłu, nie jesteś w stanie dostrzec tego, że kiedy dokonujesz takiego wyboru, wszelkie zasoby na Twojej siatce w postaci ludzi i rzeczy zaczynają się na niej ustawiać. Twój wybór wpływa na prawdopodobieństwo zaistnienia najlepszych okoliczności w odpowiednim miejscu i czasie. Kiedy jesteś zestrojony ze swoją pełną świadomością, potrafisz się poddać inspiracji i odebrać wskazówki. Wówczas podążasz swoimi ścieżkami z lekkością. Nie musisz się martwić ani naciskać, ponieważ każdy kolejny krok ujawnia się przed tobą sam. Doświadczasz prowadzenia, zbiegów okoliczności, opieki i łaski.
Kiedy upierasz się przy tym, że Twoja rezydująca świadomość wie lepiej, jak osiągnąć Twój cel, możesz doświadczyć oporu i trudności. Dzieje się tak dlatego, że nie widzisz, jak cały świat już został zorganizowany dla Twojego najwyższego dobra i nauki. Masz swój własny pomysł na to, którędy iść i wymagasz od świata, by podporządkował się Twojej ograniczonej percepcji. Siłujesz się nad odkryciem sposobu dotarcia do celu, zamiast odebrać inspirację i podążać ścieżką, która sama się ujawnia. Zamiast zestroić się z kolejnym krokiem, działasz na przekór. Schodzisz z drogi i na siłę chcesz wejść w zarośla, bo tam widzisz dla siebie atrakcję lub szybszy sposób zaspokojenia pragnień. Aby być zestrojonym ze swoją ścieżką, musisz odpuścić potrzebę kontroli. Nie musisz wiedzieć, jak coś zrobić, czy którędy dokładnie iść, by tam dotrzeć. Jedyne, co potrzebujesz wiedzieć, to dokąd chcesz dojść. Kiedy już postanowisz i wybierzesz, uspokój swój umysł. Odpuść potrzebę posiadania absolutnej wiedzy o wszystkim. Twoja świadomość dostrzega wszelkie możliwe ścieżki i łączy się z potencjalnymi rozwiązaniami. Otwórz się na inspirację i stwórz wewnętrzną przestrzeń, ciszę i bezruch, a one pozwolą Ci zauważyć szansę. Polegaj na swoim wewnętrznym przewodnictwie, które mówi do Ciebie przez uczucia. Kiedy wyczujesz punkt zwrotny na ścieżce, pamiętaj o aktywnym działaniu. Pozwól sobie na aktywne odbieranie tego, co ma Ci do zaoferowania Twoja rzeczywistość. Zrezygnuj z uporu, a zniknie opór. Piękna karta. Tą kartę chyba tydzień temu wybrałam, wiecie? Tak mi coś tutaj teraz chodzi po głowie, że to chyba to było tydzień temu. I mamy teraz, wróćmy jeszcze raz do naszych kart. Możecie sobie przeczytać wszystkie trzy, one są naprawdę przecudne. Przecudne. Tyle informacji w tych kartach. Jedność, obfitość i zestrojenie. No dobrze, a teraz poprosimy anioła, który będzie naszym patronem. Kto będzie naszym patronem w tym tygodniu? Który z aniołów? Chodźcie, aniołowie, no powiedzcie nam. Który? Który anioł chce się opiekować taką grupą? Ten będzie miał roboty, co? Jak go zaczniemy wszyscy teraz rozchwytywać. No ale dawaj, aniele, podziel się z nami. Który chce być naszym opiekunem? Anioł łagodności. Oj, chyba złagodnić musimy. Czuję się łagodny i spokojny, kiedy akceptuję to, kim jestem. Czuję się łagodny i spokojny, kiedy akceptuję to, kim jestem. Anioł łagodności. No i mamy anioła łagodności. Dziękuję Wam, mistrzowie, bo w tej książce bardzo ciężko się szuka. Anioł łagodności niesie gołębicę symbolizującą łagodność życia. Spokojne stanowisko wywołuje ciszę i pokój, które są darami tego anioła. Łagodność jest błogosławieństwem, które daje nam możliwość czuć się bezpiecznie i spokojnie. Z darem łagodności mamy możliwość żyć owocnie. Anioł ten pozwala naszym duszom stać się łagodnym. Pomaga prowadzić jasne życie, znaleźć rozwiązania konfliktów, odnaleźć w sobie ostateczne szczęście. Anioł łagodności tańczy z nami, gdy jesteśmy zaangażowani w codzienne konflikty i walki. Życzy nam spokoju, łagodności i będzie często pobudzał marzenia do stworzenia wizji tego, jakie powinno być nasze życie, jeśli tylko ośmielimy się na to już teraz wewnętrznie sobie pozwolić. Będzie zawsze zachęcał do uwolnienia się od walki i konfliktu. Dzieje się to poprzez zmianę nastawienia i ponowne ukształtowanie naszego postrzegania sytuacji lub osoby. Dar łagodności przychodzi wówczas, kiedy oddaliliśmy się od walk i zaniechaliśmy zła. Jest to dar, który może ulec zachwianiu od czasu do czasu,
ale gdy go raz doświadczyliśmy, już zawsze będziemy pragnąć go w swoim życiu. Bo próbować osiągnąć ten stan możemy brać udział w duchowych i ezoterycznych praktykach. Prawdziwa łagodność, niczym pokój, jest dla nas zawsze tam, gdzie zwalniamy tempo naszego życia i możemy doświadczyć naszych uczuć i melodii jedności ze źródłem. Zanosimy modlitwy temu aniołowi, by dał nam poczuć smak łagodności, abyśmy mogli dokonać koniecznych modyfikacji i zmian do życia wprost z wnętrza naszego istnienia. Łagodność oznacza ustępowanie z miejsca i uwalnianie jaźni po to, by żyć w prawdziwej zgodzie z wyższym ja. Możemy pomodlić się o osiągnięcie tego duchowego stanu, które oznacza pewność, że wszechświat to życzliwe i bezpieczne miejsce i że naprawdę do niego przynależymy. Kiedy akceptujemy naszą jedność ze źródłem, możemy stać się spokojni w czasie kryzysu, zmiany i straty. Ta jakość przychodzi z duchowym nastawieniem, które rozpoznaje, że wszystko jest takie, jakie powinno być i że jesteśmy we właściwym miejscu, wykonując właściwe czynności. To oznacza zaniechanie nastawienia, które stoi na przeszkodzie w byciu szczęśliwym. Modlitwy do anioła łagodności otwierają kanał dla istoty boskiej miłości, przenikającej całe nasze życie. Prowadzi nas ku życiu z głębi i obfitości samego środka, by nie zachwiały nami trudne sytuacje. Prosimy o wsparcie w eliminowaniu przeszkód powodujących zemstę na drodze do łagodności. Możemy także prosić anioła, by pomógł poczuć, że zasługujemy na życie na ścieżce łagodności, tak by nasze cele mogły być osiągnięte ze spokojem i łaską. Piękny anioł, piękne przesłanie. Kochani, bądźmy łagodni, bądźmy spokojni. Ja wiem, że to nie jest proste, ale się da. Uwierzcie mi, ja kiedyś wariat, furiat. Teraz kiedy proszę moje jam jest o łagodność. Jam jest łagodnością, jam jest spokojem. Przychodzi ten spokój. To jest boska nasza moc. To jest ten boski pierwiastek, który potrafimy w sobie rozwinąć. I to robimy. Im bardziej go rozwijamy, tym bardziej tej boskiej miłości doświadczamy. A ja Was przytulam wszystkich. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście ze mną. Magda.